Witam Was w ekipie Lekcji Marzeń. Cieszę się, że podjęliście to wyzwanie i dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, jakie są Wasze pomysły na lekcje marzeń, jakby na co najbardziej narzekają uczniowie, no bo Wy to widzicie z innej perspektywy niż ja jako nauczyciel, nie? Że właśnie większość lekcji jest prowadzone tylko i wyłącznie na podstawie książek i wcale nauczyciele nie wykorzystują mediów w prowadzeniu lekcji. Poszedłbym w stronę na przykład, żebyśmy połączyli dwie lekcje i to by było moim zdaniem bardzo ciekawe. Ale chodzi ci o takie lekcje różnych przedmiotów razem? Tak, o takie różne przedmioty, które są razem połączone, że na przykład powiedzmy, że język polski byłby połączony z matematyką. O, okej. Rozmawiałem z trójką, może czwórką znajomych i doszliśmy do wspólnego konsensusu, że te lekcje są po prostu zbyt nudne. Najlepszym sposobem na poprawienie tego jest wykorzystanie różnych technologii, o czym wcześniej mówiła Agata, oraz po prostu urozmaicenie tego, na przykład pokazanie nam, że nauka może być fajna i też, żeby nauczyciel wchodził jakby z nami w interakcję, żeby też pytał nas o różne nasze odczucia, o nasze zdanie na dany temat. I myślę, że to doprowadziłoby do tego, że te lekcje byłyby po prostu fajniejsze. Lekcja naszych marzeń tak powinna wyglądać na podstawie tego, co mówiliście, czyli aktywność ucznia, żeby on nie był biernym słuchaczem, połączenie różnych przedmiotów, ciekawy temat i narzędzia nowoczesnych technologii. Okej, to spróbujmy sobie wymyślić jakieś wspólne tematy. Macie pomysł, jakie tematy byśmy zaproponowali? Emilia, za czym jesteś? No to może być ten Da Vinci w sumie. No dobra, Da Vinci, okej. Jakaś argumentacja? Wydaje mi się, że to jest po prostu osoba na tyle wszechstronna, że zainteresowałaby każdego. Dobra, Mateusz? Też właśnie moim zdaniem Da Vinci jest dobrym pomysłem, ponieważ uważam, że jest chyba najlepszym artystą, jaki kiedykolwiek żył i jego obrazy są naprawdę bardzo warte uwagi i fajny byłby to pomysł, żeby wykorzystać jego twórczość na lekcji. Dobra. Wydaje mi się, że ten Leonardo da Vinci jednak jakby działał w wielu, zajmował się wieloma dziedzinami i myślę, że będzie naprawdę bardzo fajną osobą, o której moglibyśmy opowiedzieć, bo właśnie znał się na wielu rzeczach i każdą osobę czymś zainteresuje. No dobra. To do pracy, słuchajcie, i trzymamy kciuki za nasz projekt, za naszą lekcję marzeń i mamy nadzieję, że ta lekcja zainspiruje innych nauczycieli, żeby uczyć właśnie w sposób projektowy, łączący różne przedmioty oraz aktywizujący uczniów i wykorzystujący nowoczesne technologie.